Dzień dobry. Chciałem opowiedzieć o tym, o czym rozmawialiśmy dzisiaj na lekcji, mianowicie o analizie naszych pomiarów i o wyznaczaniu błędu zmierzonej w serii pomiarów gęstości materiału, z których wykonano te nasze nakrętki. Wszystkie pomiary są tutaj w tej tabeli. Link do tej tabeli ja wyślę. No tylko niech, że ona się wyświetli. O już. Trochę ją zmniejszyłem, żeby się była widoczna. No, czekamy jeszcze na wyniki Franka. Natomiast tutaj pozwoliłem sobie wykorzystać w tym filmie no pierwsze dwa wyniki od góry, czyli Janka i Karoliny. No i jak to zrobiłem? No, narysowałem oś liczbową. Wszyscy dostaliście taką kartkę z dwoma takimi paskami papieru milimetrowego. Żeby móc narysować oś liczbową, jak się komuś zepsuje, to może narysować jeszcze drugi raz. No, zauważyłem, że te pomiary, które chcę tutaj nanieść, są mniej więcej od 7 do 8 do 9. Niektórzy mieli powyżej 10. No więc zrobiłem to tak, od 6 do 10, jak ktoś by miał więcej, to jest jeszcze miejsce tutaj i tutaj jakby ktoś miał mniej. No i zacząłem nanosić punkty. Te czerwone kropki to są punkty. Proszę bardzo. 1,7 gramów na centymetr sześcienny to jest ten pomiar. Drugi pomiar 7 gramów na centymetr sześcienny to jest ten pomiar. Potem jest 7,8 grama, to będzie ten pomiar. Pamiętacie, że 20 mm to jest 1 gram na centymetr sześcienny, więc 1/10 grama na centymetr sześcienny to są tutaj 2 mm, 0,8 to jest 16 mm, czyli no tak, to są schematycznie nałożone pomiary, nie muszą być bardzo dokładnie nałożone, no troszeczkę za kreską 15 mm. Potem 8,4 to będzie ten pomiar i 7,5 to jest ten i jeszcze raz 7,8 drugi raz ten pomiar. No i średnia arytmetyczna obliczona z tych pomiarów jest tutaj, to jest 7,6 grama na centymetr sześcienny. No i teraz trzeba się zastanowić, jaka jest szufladka, w której te pomiary wszystkie się mieszczą. No od 7,6 do 8,4, jeżeli chcemy umieścić również ten punkt, a nie widać specjalnie powodu, żebyśmy tego nie zrobili, dlatego że no, ten punkt jest tak mniej więcej tak samo rozrzucony, jak te wszystkie pozostałe. Dokładnie rzecz biorąc, tu nawet widać, że powyżej tej wartości średniej są trzy pomiary i poniżej też są trzy pomiary. No to tu jest 0,8 grama na centymetr sześcienny, od 7,6 do 8,4. No a od 7,6 w dół o 0,8 grama to będzie 6,8, czyli to będzie gdzieś tutaj. Czyli też wszystkie te punkty poniżej też się ładnie zmieszczą. Zależy nam na symetrycznym błędzie. W związku z tym zapisujemy, że ten błąd wygląda tak. No i potem dane Karoliny. I dane Karoliny są ciekawe o tyle, że w tych danych widać jeden punkt, który wyraźnie odstaje od pozostałych. To jest punkt 10. Dziesięć i pół, ten punkt. No i jeżeli wyznaczymy średnią ze wszystkich pomiarów, to ona będzie tutaj. No i widać, że troszeczkę się nie zgadza, bo te wszystkie punkty leżą, cztery punkty leżą po lewej stronie średniej, piąty jej bardzo blisko, a szósty bardzo daleko. Szósty, czyli pierwszy punkt pomiarowy. No, można uznać, że to jest tak zwany pomiar odstający. Co z nim poszło nie tak, nie wiemy, już się nigdy nie dowiemy, bo nie cofniemy czasu i Karolina się nie zorientuje, co poszło w nim nie tak. Natomiast możemy uznać, że on na tyle mocno jest jakby
odległy od wszystkich pozostałych, że to jest tak zwana obserwacja czy pomiar odstający i że możemy z niego zrezygnować. Wtedy będzie średnia, to będzie ta niebieska kropka. No, pozostanie 5 punktów, więc ona nie może leżeć równo w środku, nie może być tej samej liczby punktów po lewej, jak i po prawej, bo liczba jest nieparzysta, no ale widać, że te punkty są teraz bardzo ładnie rozrzucone wokół średniej, symetrycznie, no i rzeczywiście od wartości średniej do tego najwyższej wartości jest tyle samo, co od wartości średniej do wartości najniższej, 0,7 grama na centymetr sześcienny. No, bardzo ładny wynik pomiaru. No i teraz, gdyby nie błąd, no to byśmy powiedzieli, coś się nie zgadza, bo 7,6 i 7,7 to są dwie różne liczby, więc oni tutaj zmierzyli, jest tu jak coś nieprawidłowego. No nie ma nic nieprawidłowego. Pamiętacie, że pomiar najwyżej może dać nam informację, w jakim przedziale, naszym zdaniem, po wykonaniu serii pomiarów, znajduje się prawdziwa wartość. No i to można jeszcze zobaczyć w ten sposób, że można namalować znowu oś liczbowa i tu jest gęstość i można nanieść poniżej po kolei te pomiary Janka z błędem, z tymi wąsami błędu i Karoliny z tymi wąsami błędu. No i widać, że te wąsy błędu, te szufladki się dokładnie przekrywają. To znaczy jest tak, że szufladka Karoliny jest nieco węższa niż szufladka Janka, no i całkowicie się zawiera w szufladce Janka, a zatem te wszystkie pomiary są zgodne. No i wasze zadanie polega na tym, żeby wyznaczyć w ten sposób wartość średnią i błąd dla swoich pomiarów. Jeżeli ktoś zauważy, że ma pomiar odstający, to może go odrzucić. Ale nie musi, to jest wasza suwerenna decyzja. To wy jesteście badaczami i to wy podejmujecie decyzję, w jaki sposób przedstawicie swoje pomiary. No i teraz to, o co bym tylko chciał prosić, to o przesłanie mi w komentarzu informacji, ile wynosi wartość średnia, ile wynosi wyznaczony w ten sposób błąd. Jeżeli odrzuciliście któryś z pomiarów jako odstający, to który? Trzeba pamiętać oczywiście, że jeśli jeden pomiar odrzuci, no to błąd, to średnią liczy się tylko z tych pomiarów, które pozostają. Dziękuję bardzo.